Rozmowa po dziewiątej. Gościem Radia Zielona Góra jest dzisiaj podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Zbliża się koniec ferii, piątek. Policjanci kończą właściwie dwutygodniowe działania związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na półkoloniach, na zimowiskach. Zacznijmy od tego, jak te działania wyglądały i jak możemy je podsumować. Tak naprawdę policjanci nigdy nie kończą działań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, bo my pracujemy przez cały rok, spotykając się z młodymi ludźmi, i również przed feriami policjanci byli w szkołach, rozmawiając oczywiście o zasadach bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu w domu, a przede wszystkim o zasadach bezpieczeństwa w internecie, bo teraz identyfikujemy to jako największy problem. Zresztą nie tylko młodych ludzi, również ludzi starszych, o tym porozmawiamy. Natomiast oczywiście w czasie ferii, oprócz tego, że kontrolowaliśmy placówki organizujące wypoczynek dla młodzieży i dla dzieci, policjanci także uczestniczyli w spotkaniach o bezpieczeństwie. Na półkoloniach zorganizowanych przez zielonogórski MOSiR były także nasze policyjne psy, które zawsze są atrakcją dla dzieci i dla młodych ludzi, i nasze psy oczywiście bardzo lubią chwalić się swoimi umiejętnościami i pokazami tresury, więc było to myślę fajne. Oczywiście na tych spotkaniach właśnie rozmawiamy, przypominamy, bo nigdy nie za dużo przypominania o bezpieczeństwie, o bezpiecznych zachowaniach w kontaktach z obcymi, o bezpieczeństwie w internecie. Również oczywiście rozmawiamy o tych zachowaniach przemocowych w internecie, o tym, czego nie wolno robić, ale też o tych takich podstawowych rzeczach, czyli o numerach alarmowych, o tym, na co należy zwracać uwagę i w jakich relacjach pozostawać ze swoimi znajomymi. Do starszej młodzieży przypominamy o tym, że czasem zupełnie nieświadomie możemy stać się sprawcą wykroczenia czy przestępstwa, i na to też trzeba uważać, z kim się kontaktujemy, z kim się zadajemy potocznie. Ferie to też bezpieczeństwo na drogach. Policjanci kontrolowali autokary wiozące dzieci na zimowy wypoczynek. Czy tu stwierdzono jakieś uchybienia, czy było w porządku i bezpiecznie? Już od wielu lat przewoźnicy oraz organizatorzy tych wyjazdów wiedzą, że takie kontrole będą, więc nie zdarzyło nam się naprawdę od kilku lat, żeby jakikolwiek autokar czy bus nie został dopuszczony. Jeżeli są jakieś usterki, to są to drobne usterki, na przykład wymiana żarówki i nie ma problemu, żeby taka wycieczka wyjechała. W czasie tych ferii skontrolowali policjanci zielonogórscy kilkanaście autokarów i busów. Nie było żadnego problemu. Wszyscy pojechali na zimowy wypoczynek. Dzisiaj piątek, przed nami weekend powrotów. Jak będą wyglądały działania policji? Tradycyjnie, jak w każdy taki weekend właśnie powrotów z wakacji czy z ferii, oczywiście policjanci zielonogórscy będą obecni na drogach dojazdowych. Będziemy również na trasie S3. Najistotniejsza jest oczywiście prędkość, bo prędkość jest jednym z tych najbardziej niebezpiecznych czynników w ruchu drogowym. To prędkość powoduje najwięcej zdarzeń, i to z takimi bardzo poważnymi konsekwencjami. Stąd, tak jak zwykle, prosimy o to, żeby się nie spieszyć, żeby przygotować się do tej drogi solidnie, żeby przygotować sobie również trasy alternatywne, ewentualnie jeżeli droga byłaby zablokowana, żeby przygotować także pojazd technicznie do drogi, zadbać o to, żeby w samochodzie były przekąski, czy była woda, ale przede wszystkim się nie spieszyć, czyli zaplanować sobie tyle czasu, żeby spokojnie dojechać. Wspomniała pani, że prędkość jest tym czynnikiem bardzo wypadkogennym. Co jeszcze mają na sumieniu kierowcy wyruszający w podróż, wiozący swoją rodzinę albo na ferie, albo z ferii na jakiekolwiek wyjazdy? No tutaj oczywiście mówimy o tych różnych drobnych wykroczeniach. Wciąż problemem jest na przykład korzystanie z telefonów komórkowych w czasie jazdy, co nawet odwrócenie wzroku na kilka sekund od trasy może spowodować przy dużej prędkości na trasie szybkiego ruchu, może przynieść naprawdę tragiczne konsekwencje. Problemem jest to, żeby również kierujący był wypoczęty, bo zdarzają nam się takie zdarzenia, gdzie ewidentnie kierujący po prostu zasypia za kierownicą. Stąd
rola też tych, którzy podróżują, żeby po pierwsze kierującego nie, kierowcy nie denerwować, a po drugie pilnować tego, żeby również robił co pewien czas przerwy w podróży, żeby wypocząć. Gościem Radia Zielona Góra jest podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Rozmawiałyśmy o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, ale wspomniała pani również o grupie starszej, o seniorach. I tutaj również policjanci intensywnie, można powiedzieć, działają, bo na przykład w ostatnim tygodniu, w środę, odbyło się takie spotkanie w ambasadzie seniora. Z ambasadą seniora współpracujemy od początku jej powstania, ale nie tylko z ambasadą. Oczywiście ze wszystkimi klubami seniora. Staramy się być na bardzo wielu spotkaniach w ciągu roku, ponieważ już od wielu lat bezpieczeństwo seniorów to jest również jeden z naszych priorytetów, tym bardziej, że przerażające są wciąż statystyki osób starszych, które zostały oszukane tymi metodami na wnuczka, na policjanta, czy teraz na fałszywego pracownika banku. Chciałam tutaj jednak podkreślić, że zwłaszcza ta ostatnia metoda, czyli na pracownika banku, nie dotyczy jedynie seniorów, bo mamy zgłoszenia od osób 30-paroletnich, 40-paroletnich, które zostały również tą metodą oszukane. Przypominam Państwu, że na każdej stronie banku jest ostrzeżenie, że pracownicy banku nie dzwonią z takimi sprawami do nikogo. Jeżeli odbieracie Państwo telefon od osoby, która się podaje za pracownika banku, rozłączcie się. Po prostu nie słuchajcie, co ma do powiedzenia. Oszuści niestety szkolą się w tym, jak manipulować rozmówcą. Próbują go wprowadzić od razu na bardzo wysoki poziom zdenerwowania, po to, żeby ten rozmówca nie był w stanie ocenić racjonalnie, co do niego mówi. Osoba zdenerwowana po prostu działa w stresie, podejmuje pochopne decyzje. Dlatego nie słuchamy, co ma do powiedzenia ten niby pracownik banku. Rozłączamy się i żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku, sami wchodzimy na stronę internetową naszego banku, sprawdzamy numer infolinii i dzwonimy, wybierając z klawiatury. Jak często te oszustwa, próby oszustw są skuteczne? Na jakie sumy dają się naciągać zielonogórzanie? To są naprawdę przerażające ilości, ponieważ przerażające sumy, ponieważ mamy zgłoszenia o tym, że nawet i kilka, no to zależy, w zależności od tego, jak dużo osób, jak dużo oszczędności mają osoby na koncie, ale zdarzają się też takie osoby, które na przykład za namową oszustów biorą kredyty i również je przesyłają, więc to może być kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Seniorzy bardziej dają się oszukiwać na te metody właśnie tego fałszywego policjanta, który dzwoni z informacją, że komuś bliskiemu się coś wydarzyło i że trzeba wpłacić pieniądze, przekazać pieniądze, albo tak też kilka razy mieliśmy zgłoszenie o informacji, że dzwoni fałszywy lekarz informujący o tym, że ktoś z bliskich jest w szpitalu i potrzebuje nowatorskiej metody leczenia i tutaj też trzeba zapłacić jakieś pieniądze. To wszystko są bzdury. Ja już od paru miesięcy, będąc na spotkaniu z kimkolwiek, czy z dorosłymi, czy z młodszymi ludźmi, mówię, że jeżeli ktoś do nas dzwoni i chce rozmawiać o pieniądzach, o kontach bankowych, naprawdę rozłączmy się, nie słuchajmy. Nie słuchajmy, żeby nie ulec tej manipulacji. Jeżeli mamy podejrzenie, że rzeczywiście ktoś z bliskich potrzebuje pomocy, po prostu dzwonimy do tej bliskiej osoby. Jeżeli Państwo odbierzecie takie podejrzane połączenie, prosimy o zadzwonienie na numer 112, przekazanie policji o tym, że było taki fałszywy telefon. My zawsze staramy się również za pośrednictwem Państwa ostrzegać, jeżeli mamy taką serię zgłoszeń od mieszkańców, że wykonywane są takie telefony, natychmiast ostrzegamy i dzwonimy. Tutaj moja prośba też, żeby rozmawiać na ten temat, żeby przypominać, rozmawiać o tym z naszymi sąsiadami, z członkami rodziny w starszym wieku, żeby im ciągle o tym przypominać. Nawet ostatnio na stronie Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, stronie internetowej, pojawiła się informacja, że ktoś przesyła maila podpisanego przez komendanta głównego policji. To również jest oszustwo. O, takie maile to już to nie pierwszy raz. To są maile, które się podszywają czy pod naszego komendanta głównego policji, czy pod Europol na przykład,
czy inne, czy Interpol, inne policyjne międzynarodowe instytucje. Oczywiście to wszystko są, to są wszystko bzdury, także nie, najlepiej jest nie otwierać absolutnie załączników od żadnych nieznanych nam adresów mailowych. To jest bezpieczne, bezpieczeństwo w sieci i oczywiście no, rekomendujemy, żeby się zainteresować, czy nasz internet jest bezpieczny, czyli skorzystać po prostu z programów antywirusowych, które nam pomogą no, zachować bezpieczeństwo w internecie. Kończąc już naszą rozmowę, jest nowy nos w zielonogórskiej policji. Tak, mamy po raz pierwszy w województwie lubuskim mamy takiego psa, który jest wyszkolony do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok. Mam nadzieję, że będzie wykorzystywany przez nas jak najrzadziej, natomiast rzeczywiście dla osób bliskich i dla śledczych takie sytuacje, kiedy nie można odnaleźć ciała, a jest podejrzenie, że osoba nie żyje, są bardzo ważne, żeby to zakończyć. Dlatego te psy są wykorzystywane w policji, są szkolone specjalne psy. Nasza Suza to jest też po raz pierwszy mamy takiej rasy psa, bardzo rzadko do tej pory słyszałam o tym, żeby takie psy były wykorzystywane w polskiej policji. To jest Pointer, czyli rasa z grupy wyżłów, ma bardzo dobry węch, jest wesoła, ma super usposobienie. Myślę, że też będziemy ją mogli od czasu do czasu spotkać na różnych pokazach tresury. Ile psów służy w zielonogórskiej policji w tej chwili? W Zielonej Górze mamy teraz 14 psów. Większość z nich to oczywiście są psy patrolowo-tropiące. Mamy również psy wyszkolone do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych oraz psy wyszkolone do wyszukiwania zapachu narkotyków. Podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze była gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Rozmawiała Marta Czechowska. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.